hodowcę. Z nami kocham. Ach, w końcu jakaś walka na lądzie. Tęskniłem się za machaniem miasta. Skarb. Może tam u góry? Miecz z kwiatelny. To było to, to było to. Następny cel. O, zaraz obok. Znowu na łódkę. Wysepki. W końcu coś większego niż grudka ziemi, parę grudek ziemi. Utopce, utopce. My to mamy? Oj chłopie.
Ze stopy, czyli musiał umrzeć z głowy pewnie. Bo był to pniu. Cały był, więc to tylko nie rozrywały. Tam jakiś drakar stoi. Dużo syren. Dobra, do wody. Jedna. Chyba do następnego. Następny jest po drugiej stronie wyspy. Są gule? Które były gule? A nie, co endriagi. Chyba. Tak, co endriagi. To już mnie interesujące, gdyby to były gule, bym się zaciekawił. Baba wodna? Nie, to pielec. No nie masz gdzie biegać, nie? Teraz tam. Thank you.
już chyba ostatnie chwile pływania na Skellige w sumie. Jeden z ostatnich, zostało tylko parę znaczników. Fajnie było, ale tęsknić nie będę. Znowu stały ląd. To ta wyspa ma dla nas do zaoferowania. Mogę wskoczyć na ten stateczek? Czy muszę z drugiej strony, muszę go obejść? Skoczyć. Pa, chłopie. Dobra, i ostatni znacznik jest tu. No to przepłynę w pułap, tylko skutka. To harpie, nie przepłynę tego w pław. Lecę po łódkę. Harpie, tfu, syreny. Mi się myli cały czas. Dobra, skrzyneczki, trzy. Jedna. Druga. To była imbot. Geralt, ty oszuście. Dobrze, a więc teraz tak. Znaczniki już na wodzie zostałem tylko tam i tam. Najpierw może zrobię... Pójdę tam. Wymienię łódkę.
Najpierw ogarnę to i potem ogarnę tamto. Pielce. O, nie ma miejsca w ekipunku. Już jest. Już zrobię do końca te wszystkie wodne. Potem znajdę sobie jakiegoś handlarza. No, już uszkodziłem łódkę. Nawet specjalnie nie wiem o co. Więcej syren. Powiem szczerze, że byłem przekonany, że będzie więcej poszukiwań w tym miejscu. Dobra, następna przystań. To będzie chyba ostatnia. O, reszta jest na lądzie. Ostatnie trzy wodne znaczki. Ostatnie trzy wodne znaczki. Ciemno, nic nie widać. Już wszystkie zbiorę, zostały już tylko dwa. Jakoś przeboleję te zwolnione ruchy. Dobrze, teraz ten.
skrzynki. Chyba, że na łódkę nie da się tak gwizdnąć jak na płotkę. Byłoby to możliwe, obstawiam. Dobrze. I tu ostatni znacznik na wodzie. Tak. Tak, ostatni znacznik na wodzie. Ile mi to zajęło? 6 godzin? 5? Coś takiego? Ale ta moja łódka jest dziurawa. Ile będzie potworków na ostatniej miejscówce? Kilka. Znaczniki na wodzie wykonane. Aż sobie rzucę petardę na szczęście. O, nie odpala się w wodzie. W żagle. O, przeleciało przez. Dobra, były fajerwerki. Teraz znacznika, byle jakiego. I ponownie szukać kowali. Ile masz? Dużo masz. Dobrze, lubię jak ktoś ma dużo. Prawie wszystkie miecze wziął. Szeroki. Znakomicie. Dobrze, teraz przydałby się jakiś następny. Może im ich się 1800 koron zresetowało.
A więc wróciłeś. Zestawało ci się? Zestawało ci się. Oczywiście nie będzie go stać, żeby kupić ode mnie wszystko. Ale aż to coś. Interesuje. Ty też? Ty też. Dziękuję. Bywaj. Jeszcze jakiś kowal. Nie wiem gdzie. Sparlak znowu. Może. Masz narzeczoną? Tego potwora to bolało, jak go ubijałeś? Bo bym chciała, żeby bolało. Oho. Z czym przychodzisz? A, dobry był. Ale ja ci mogę pokazać coś piękniejszego. Gotowy? Ja ci pokażę coś fajniejszego. Patrz. Ja w tym czasie opłynąłem całe Skellige. Dostałem już tylko znaczniki na Art Skellig. Widziałem 5 widów rybów. Nic to nie zmienia w grze, ale widziałem. Tak sobie liczyłem do zabawy. Gdyby mi się nie nudziło podczas pływania, nie? Te olbrzymy są bardzo giętkie, w sensie cyklopy. Wpadają i potem się jak galaretę. Trząfają. O, biesy to już w ogóle. W ogóle jak otrujesz biesa albo czarta, to się chyba nie ruszają. Nie pamiętam, które to było. Bies czy czarta, ale wiem, że po zatruciu czarciu kruchapków się nie ruszają. Żeby tam było miejsce mocy. Tak jest. No to jest dróżka tak by było. Oj, nie skoczyłem. Jeszcze raz. Hop. Magia. To miejsce na
Gdzie ta ścieżka prowadzi? Do jakiejś wioski. Kiedy ją obczaić? Tempo, tempo! Idę obczaić wioskę. Łotra, nie tak szybko. Jedziemy! On tu nie mieszka? Dalej. Chyba nie, ale znacznik jest. No dobrze. Teraz się przyjadę tam. Ale powiem ci, że podczas odkrywania tych znaczników, Bartusz, najbardziej zaskoczył mnie Archegryf z 48 poziomem. On był bodajże na... Tutaj. Tu był Archegryf. Tu jest jaskinia. No dalej. Czemu ten strzeżony skarb mam już oznaczony jako zabrany, skoro mnie to nigdy nie było? Dobrze, tu już byłem, więc teraz pójdę tam. Na co się gapi? Rej, niech będą dzięki, że cię nam zesłała. Dobra, ja biorę pół duszy i robię. A chyba będzie misja z poszukiwaniem. Tak. Ach,
oddychaj. Coś tu jeszcze jest? Dobrze. Następny znacznik. Tu będzie tamten. Którędy muszę jechać? Tędy. Zarnij na schodzie. Dalej, Płotka, dalej! Gdzie? Nie lubisz srebra, co? O! To przez ciebie i tę wiedźmę Freja święty ogród przekleła! Chowajcie się! Chowajcie! Mów stryk. Następny jest tutaj. Tak, tak. Opuszczone miejsce. Dziękuję, papa. O, poziom. Tak na Skellige zdobyło się odprawy. Właśnie tak. Mój ojciec też nie poza. Co się da? Dobra. Następny znacznik. Tu. Dalej. No i po gniazdku. Teraz tam. Hmm.
Wyżej. Czyli muszę chyba tędy. Dalej. To wygląda jakby było albo jakieś gniazdo drakonida, bądź gryfa, albo miejsce mocy. Potwór. Gniazdo drakonida. A nie, jednak strzeżony skarb. Aha, czyli ta blacha to było wszystko, co miał. Dobra. Teraz tam. A tu się rozbiłem, pamiętam. Tu się rozbiłem, jak przepływałem z Nowigradu. Jest nade mną, czyli jest tam u góry. Muszę tam jakoś wejść. O. Czemu akurat tam? Spada! Spadniesz stamtąd? Wygląda na to, że zastrzelę ją całą z kuszy. Legowisko syren. Trzeba się go pozbyć. No bo. Echidna? No dawaj do mnie. No i tyle. Tylko muszę podejść jeszcze, zebrać nagrodę z tego legowiska. Dziękuję. Następne miejsce z pytajnikiem to będzie tu. Naprzód. Co, paskudy? Tam do góry muszę wleźć? Tam. Jak tam wejść? Okej.
sposób na przyturlanie się pod górkę. Miejsce mocy? Już tylko dwa? Nie, cztery. Tu jeszcze jest jeden. I tu. No dobra. Już zostały mi tylko cztery na Skellige. Super. Mogę stąd jakoś zejść, będzie szybciej? Teraz tam. Tu z wsi Ferlund sobie dobiegnę. Dziękuję towarzyszu, dziękuję. Kowal! Mam tu i zgadujesz. No. Kowal! Ma mało kasy, ale zawsze. Stopy wody po... Ja dałem radę. Ale już więcej tego nie będę robił. Tempo, tempo! Raz mi wystarczy. Dawaj płotka na dół, zjeżdżaj. Nie, to nie. Tam sobie zjadę. Witajcie, piraci. W ogóle fajnie, bo mogę ich raz walnąć mieczem, się wykrwawią. Zobacz. Ciach, się wykrwawi. Dobra, ciekawe kim ty jesteś, panie więźniu. Kowal. A powiesz mi skąd jesteś, panie Kowal? Okej, okay, fajnie. Kowal Sterlund. Teraz tam. Zostały trzy. Jeszcze tylko trzy. Żyję. Przeżyłem, dałem radę. W sumie szczęście, bo i tak musiałbym zejść na dół. Ale ten ruch jest super. Gorzej jak jest walka na nierównym terenie, a blisko wody, głębokiej. Wtedy ten ruch już nie jest taki fajny.
O! Birna Bran. Paskudna śmierć. Birna. Cześć, Birna. Ajajaj. O, klucz do kufra, czyli jeszcze muszę jakiś kufer znaleźć. Zostały dwa. Teraz pójdę najpierw do tej wioski, bo tam jest wejście. Żegnaj, Birna. Dostaniesz salwę z petardy. Na pożegnanie. O, nie zepsuło ci się? Później Hjalmar ci pomaga w dziki z dzikim gonem. Ale nie wiem, czy to coś zmienia. O, wioska jeszcze. Wypas. Dobra, teraz tak. Tu. Przedostatni znacznik. Wykrzyknik? Tak. Czego ktoś może chcieć od Geralta w tym miejscu? Ech, szkoda Gretera. Dobry chłop z niego. Ile masz lat? Weź mnie ze sobą. A dlatego skurwysyna Jorga przykucie do szkał to zbyt łagodna kara. Weź mnie ze sobą. Powinno się go ze skóry obedrzeć. Nie mówcie tak! Mój brat był dobry! Cicho, mała. Co tu się stało? Jeszcze misja. Mój brat! Przykuli go do skały. Dobrze ze mnie! Dlaczego przez ciebie? No bo... O, uratowałem go dzisiaj. Nie lubiłam tego wujka Gretera. Był gruby i śmierdział. Teraz powiedziałam mojemu bratu. Jork się wściekł i go zabił. A potem go złapali i przykuli do skały. Takie macie prawo. Morderca musi ponieść karę, nawet jeśli zabił, żeby ratować kogoś innego. Ale ja okłamałam Jorga. Wujek nic mi nie robił. Tylko śmierdział i go nie lubiłam. A teraz Jorg przez to umrze. Twojemu bratu nic nie jest, uwolniłem go. Pewnie niedługo cię znajdzie. Naprawdę? Dziękuję, dziękuję! Już nigdy nie będę kłamać, obiecuję! No to ciekawe. Czyli jednak zabił, ale... Skomplikowana ta sytuacja w rodzinie. Biegnę tam? Biegnę. O nie, nie mów mi, że to jest jakiś pytajnik pod ziemią i muszę znaleźć się skinie. O, mam nadzieję, że to tamta. Jest tu tylko jedna jaskinia, nie? Oby to była ta. Geralt, narciarz. Zło jest złem, mniejsze czy większe nie ma znaczenia. Chyba muszę to znaleźć.
Tylko jak ja to mam znaleźć, skoro nie wiem, gdzie mam szukać. Cholera. Byłem tu z Filippą. To jest jasne. Tutaj. Nie. Kurde. Jak ja mam tam się znaleźć? To skręca w lewo. Znalazłem. Jak się z tego uwolnić? No. I git. Oj, oj. Nigdy tu nie byłem. Jak to przejść? Po prostu przeskoczyć. Nie. Nie po prostu przeskoczyć. To był głupi pomysł, po prostu przeskoczyć. Ale nie zapisałem. Dobra, muszę się tam dostać jakoś jeszcze raz. Jeszcze raz ubić tego pajączka. Thank you.
Dobra, mam dwa pomysły. Albo muszę wysadzić, albo zamrozić tę pułapkę. Nie mam innych pomysłów. Albo wysadzić, albo zamrozić. Działa dalej? Działa. Jak zamrożę? Też, ale można to przeskoczyć. Auć. Myślałem, że wyłączyłem pułapkę. Ale ciekawie, że znalazłem taki pokoik. Podoba mi się. Tu jest droga, którą można przejść. Wow! Tam była ścieżka! I wiedźmińskimi zmysłami jeszcze można było przejść po... Ale odlot. Na pierśnik Step Dayred? A nie, maga ognia. Czy to jest na pierśnik Zigni? A nie, to jest Magdeira. O matko, czytać nie potrafię. Dobra. Do znacznika, tędy chyba będzie najszybciej. Uwaga, będzie ostatni znacznik na Skellige. W ogóle ostatni z podstawowej wersji gry, chociaż niektóre pewnie już obiłem z... z dodatku. No to co? Ostatni znacznik. Ciekawe, co to będzie. Jaki los mi przygotował ostatni znacznik? Potwory. Potwór. Golem? Żywiołak ziemi. Cicho bądź. Czekaj, dobrze gadasz. A nie mogę. Zapiszę sobie grę, jakby mi miała wybuchnąć. Dobrze gadasz. Uwaga! Ostatni znacznik! Nie mam nic galowego do ubrania. A w sumie mam, przecież. Uwaga! Geralt w gaciach! Ostatni znacznik! Fajerwerki! Fajerwerki na zakończenie. No to powinno być osiągnięcie, no bo chociaż misja ukryta. Jeśli coś pomyliłem i jest jeszcze jeden, będzie mi smutno. Nie, to wszystkie.
Wszystkie wykonane. Całe Skellige odkryte. Całe Velen odkryte. Jeszcze sprawdzę dla pewności. Odkryte. Cały Biały Sad odkryty. I całe Kermoren. Kermoren. Odkryty. Jak się z tym czuję? Dobrze się z tym czuję. Bardzo dobrze się z tym czuję. Tylko teraz będę musiał jeszcze odkryć tu są. Ale to jak będę robił krew i wino. Tu wszędzie będą pytajniki. Od cholerci. Ta mapa jest chyba większa od Velen, co? Teraz zobaczymy. Na samą górę. Zobaczymy, czy jedna szerokość ekranu wystarczy, żeby przesunąć. Wystarczy. Jak to wygląda z Nowigradem i Velen? Maksymalnie. Były mapy podobnej wielkości. Chodzenie po... Tak, to się zgadza. Dobra. Czas pójść sprzedać złom. Oczywiście do Hattoriego. Przy okazji może pierożka dostaniemy. Wesemirem się nie napijemy chłodniej żydkiej prosto z piwniczki. Więc nie ma nawet z kim oblać sukcesu. Hattori, 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 Hattori. Jest. No co teraz, Polska tylko wygra z Argentyną i wszyscy zadowoleni, rozumiem. Mogę go bez tobą. Ja pójdę sobie, zrobię herbatę i obleję to herbatą. Tylko najpierw sprzedam sobie syf. Z ekwipunku. Trzeba oblać ten sukces porządnym trunkiem. Dla mnie będzie to herbata. Tak. Witaj, Ape. Na początek napraw dla mnie rzeczy. Sklep, masz kasę? Masz. Kurczę, ile ci kasy brakuje? Stówka. Czekaj, może spróbuję rozebrać coś na części. Potrzebujesz ile kasy? No było 160 coś chyba. No dobra, co by tu... Figurka Melitele, nie. Perła, nie. Katułka. Dobrze. Skóra. Niech będzie. I na przykład... Perły. Teraz mogę się to sprzedać? Jeden złota brakuje. Rozbierz na części. Coś za fiolkę. I proszę. Idealnie co do grosza. By... Gdzie leży? To teraz do schowka schować glify. A misje mamy jakieś ze Skellige jeszcze przypadkiem? To jest zaliczone, tylko zbugowane. Nie. Wszystko zrobione. Wszystko zrobione. Dziękuję za...
czyli Dolgierda von Everett. Po przerwie. W odcinku będzie to następny dzień. Serce z kamienia. Ja korzystam. Zobacz, jakie mam fajne rzeczy w schowku. Patrz, jakie mam fajne rzeczy w schowku. Mistrzowska zbroja ręcznąku wilka. Na przykład. A. Tutaj tu jeszcze mam fajnego. Insygnia temerskich sil, insygnia nilfgaardzkich sil. Bo będę robił później na pamiątkę dla siebie pewnie arcymistrzowskie zestawy z każdego ciuchu wiedźmińskiego, więc już sobie zostawiłem koszulę na robienie zbroi. Rozumiesz, przyszłościowo. Geralt dobrze wygląda we wszystkim. Nawet bez koszulki. Zobacz. Patrz, jak dobrze wygląda. Zobacz. Co myślisz? Ok. Dobrze. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Tyk, 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 tyk. I co mi zostało? Pójść tylko do Vivaldiego i wymienić walutę. Bywa. Oj tak, najlepiej gra wygląda w ręczniku od cesarza. To się zgadza. Nic nie przebije Geralta w ręczniku. Tak samo w łaźniach u Dijkstry. Tylko aktualnie Dijkstra nie żyje, więc... Chodź tu, Vivaldi. Trzymaj się ode mnie. Czym? Wymienić walutę. Mam trochę dobrze. Ile? 2169. Prawie 2137. Bliziutko. Dobrze, a więc co mi zostało? Tylko teleportować się pod posiadłość. I tu się kończy odcinek z... Kończy się seria Wiedźminowa. I w następnym odcinku na YouTubie pojawią się już dopiero odcinki Serca z Kamienia. A na lewie będę to robił za chwilę, tylko sobie zrobię herbatę.